Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Po amerykańskim super wtorku jest niemal pewne, że nominacje na kandydatów na następnego prezydenta USA uzyskają Joe Biden i Donald Trump. Biden wygrał w 15 stanach, choć przegrał w amerykańskim Samoa. Trump wzmocnił prowadzenie w wyścigu po nominację, wygrywając w 12 stanach, choć w Vermont niespodziewanie przegrał. Co te wybory mówią o obecnych nastrojach w Ameryce? Czego potrzeba obu kandydatom, by wygrać nie tylko prawybory we własnych partiach, ale listopadowe wybory prezydenckie? O tym w raporcie na dziś 6 marca 2024 roku. Raport na dziś to środowe wydanie raportu o stanie świata, programu o świecie i ludziach, który istnieje w formie podcastu już 4 lata. Przypominam, w sobotę nasze urodziny w Promie Kultury. Raport istnieje dzięki słuchaczom, którzy wspierają nas finansowo. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję. A jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Przypominam nasz adres raportrosiaka@gmail.com, adres naszej strony raportostanieświata.pl. Chris Wawrzak realizuje dzisiejszy program. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Moim gościem w Waszyngtonie jest dziś Andrzej Kochut, autor podcastu Po Amerykańsku oraz niedawno wydanej książki Ameryka, dom podzielony. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ten super wtorek nie odkrył niczego nadzwyczajnego, potwierdził supremację dwóch kandydatów, ale mam takie wrażenie, szczegóły są jednak ciekawe, choćby dlatego, że wskazują, czy mogą wskazywać przynajmniej, na czym będą polegać problemy Donalda Trumpa i Joe Bidena w dalszej części wyścigu. I może od Bidena zaczynając, czy wiek to jest jego największe obciążenie? Czy to było widać w tym super wtorku? Czy może ma jakieś inne obciążenia? No wiek z pewnością jest jednym z obciążeń i jednym z pytań dotyczących potencjalnej drugiej kadencji Bidena, które pojawia się najczęściej. On miał problem z tą kwestią, można powiedzieć, już przy okazji pierwszych wyborów. Już wtedy się zastanawiano, czy człowiek dobiegający 80 roku życia powinien sprawować najwyższy urząd w państwie, wymagający no jednak dużo energii, dużo sprawności intelektualnej. Teraz te problemy jeszcze się nasiliły. Biden jeszcze więcej ma tych wpadek, niż to miało miejsce wcześniej. I stąd to pytanie wraca często. Natomiast mam wrażenie, że nie tylko o wiek chodziło, to w ogóle była szansa, mam na myśli nie tylko te prawybory, które odbyły się w super wtorek, ale i wcześniej, szansa na zademonstrowanie pewnego niezadowolenia z tego kandydata demokratów w nadchodzących wyborach w listopadzie z różnych powodów. To znaczy na przykład część tych wyborców bardzo nieprzychylnie patrzy na politykę Bidena wobec Izraela, uważa, że poparcie dla Izraela, jakiego Biden udzielił ze strony Stanów Zjednoczonych, poszło zbyt daleko, trwało zbyt długo w kontekście tego, w jaki sposób Izrael postępował w Gazie. Dopiero niedawno ta polityka Bidena zaczęła się zmieniać i część tych wyborców prawdopodobnie uważa, że to jest jedyny moment, kiedy może wyrazić swój sprzeciw wobec kandydata demokratów. To jest oczywiście pewna spekulacja, ale wydaje się, że w listopadzie, kiedy alternatywą dla Joe Bidena będzie Donald Trump, to pole do protestu będzie dużo mniejsze, ponieważ protest polegający na tym, że ktoś nie pójdzie zagłosować albo zagłosuje na oponenta, automatycznie przybliżałby alternatywę w postaci Donalda Trumpa do Białego Domu, na co pewnie większość wyborców Bidena się nie zdecyduje, zwłaszcza, że ci wyborcy, którzy dzisiaj przeciwko niemu w ten sposób protestują, to raczej są wyborcy na lewo od mainstreamu partii demokratycznej, a więc elektorat, który raczej trudno sobie wyobrazić, by w przyszłości miał zasilić szeregi wyborców Donalda Trumpa. W Minnesocie 20% wyborców republikańskich zakreśliło ten kwadracik niezdecydowany. Taka możliwość istnieje. Wcześniej w Michigan to było ponad 12%, chociaż w liczbach bezwzględnych, ponieważ Michigan jest większym krajem, to więcej osób niż w Minnesocie. To są w niektórych stanach kilkanaście, w niektórych kilkadziesiąt, tak jak w Michigan, ponad 100 tysięcy wyborców, którzy wyrażają niezadowolenie z tego, co robi Biden w odniesieniu do polityki na Bliskim Wschodzie, czy o coś więcej chodzi. Bo też zwraca się uwagę, że
Biden nie ma najlepszego dorobku, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze. Jeśli się go zestawia z Trumpem, to on tutaj gdzieś ma pewne minusy. Na pewno wśród wyborców Partii Demokratycznej, i to tych zdecydowanych wyborców Partii Demokratycznej, to raczej będą kwestie związane chociażby właśnie z polityką zagraniczną i polityką na Bliskim Wschodzie. W Michigan ta sytuacja była bardzo wyraźna. Tam jest całkiem istotna grupa wyborców Amerykanów arabskiego pochodzenia, bardzo niezadowolonych z tego, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach, ponieważ oni w 2020 roku popierali Joe Bidena przeciwko Donaldowi Trumpowi. Dziś mają poczucie, że to ich poparcie zostało w pewnym sensie zdradzone tą polityką Bidena. Oni znajdują się właśnie w dosyć trudnej sytuacji. Mam na myśli tych wyborców, którzy chcą wyrazić sprzeciw wobec polityki Bidena na Bliskim Wschodzie, ponieważ tak naprawdę alternatywa z ich perspektywy jest jeszcze gorsza. Donald Trump był prezydentem, jest kandydatem jeszcze bardziej proizraelskim niż Joe Biden, więc tak naprawdę nie mają dokąd uciec. Ja miałem nawet okazję rozmawiać z częścią tych wyborców. Pytałem ich, co w takim razie zrobią w listopadzie. Na razie część z nich twierdzi, że pozostanie w domu, skupi się na wyborach lokalnych, wyborach stanowych, nie weźmie udziału w tych wyborach prezydenckich. Inni uciekają od odpowiedzi, mówią, że kwestia tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, jest zbyt ważna, by przekładać ją wyłącznie na politykę wyborczą i na partyjne podziały. Natomiast oni staną przed bardzo konkretnym wyborem w listopadzie, czy jest w tej sytuacji w wyborze pośród tymi dwoma kandydatami mniejsze zło z ich perspektywy. I myślę, że oni długoterminowo wrócą do Joe Bidena. Natomiast to, co mogą w tej chwili zrobić, to po prostu pokazać mu z jednej strony swego rodzaju żółtą kartkę, a z drugiej strony zmusić administrację Bidena do tego, żeby po pierwsze podjęła realne działania, jeżeli chodzi o politykę na Bliskim Wschodzie. I to już do pewnego stopnia się dzieje. Jest bardzo duża presja ze strony amerykańskiej administracji na rozejm w Strefie Gazy. Pojawiły się informacje o tym, że będzie pomoc amerykańska zrzucana na terytorium Strefy Gazy. To wszystko jest element również odpowiedzi na oczekiwania tych wyborców. Z drugiej strony ci wyborcy oczekują, że sztab kampanijny Bidena podejmie z nimi rozmowę i to jest ten moment, kiedy mogą tą presję wywierać. To jest ten moment, kiedy ta presja może się okazać skuteczna. Natomiast oczywiście w takim szerszym obrazku jest więcej wątpliwości dotyczących polityki Bidena i to, myślę, rezonuje już nie tylko wśród, a może właśnie przede wszystkim nie wśród wyborców demokratycznych, którzy chodzą na prawybory, bo trzeba zaznaczyć, że te prawybory, choć bierze w nich udział sporo osób, to nie jest doskonały sondaż wyborczy, ponieważ ta próbka jest bardzo specyficzna. To są zaangażowani wyborcy obydwu partii, albo jeżeli wyborcy niezależni, to również osoby o większym niż przeciętne zaangażowaniu w amerykańską politykę, konsumujący wiele informacji na temat tego, co się w polityce dzieje, chętni słuchający polityków, bardziej w związku z tym również podatni na różne polityczne narracje i przekazy. W związku z tym to nie jest idealna próbka. Natomiast patrząc tak całościowo, to widać też w sondażach, istotnym problemem Bidena jest to, jak Amerykanie postrzegają sytuację gospodarczą i odpowiedzialność prezydenta za tą sytuację gospodarczą. I to jest ciekawe, bo sytuacja gospodarcza, jeżeli spojrzymy na wskaźniki makroekonomiczne, wygląda w Stanach Zjednoczonych całkiem dobrze. Pojawił się wzrost gospodarczy, jest niskie bezrobocie, inflacja spadała w ostatnich miesiącach. Natomiast w nastrojach Amerykanów zupełnie tego nie widać. No i to się tłumaczy dosyć powszechnie faktem, że o ile wskaźniki wyglądają dobrze, o tyle z perspektywy takiego codziennego życia przeciętnego Amerykanina ta sytuacja wygląda po prostu dużo gorzej niż wyglądała jeszcze kilka lat temu. Ceny artykułów spożywczych są wyższe, ceny najmu są wyższe, ceny mieszkań, domów są wyższe, benzyna jest droższa. W związku z tym im żyje się obiektywnie gorzej i dosyć dobrze pamiętają te czasy, kiedy jeszcze było inaczej, czasy przed pandemią, paradoksalnie czasy, kiedy rządził Donald Trump i sytuacja gospodarcza była jeszcze lepsza i dlatego dzisiaj większość w sondażach twierdzi, że to Donald Trump lepiej radził sobie z amerykańską gospodarką, miał lepszy wpływ na sytuację gospodarczą w kraju i być może również z tego powodu byłaby skłonna dziś poprzeć Donalda Trumpa. Dzięki zwycięstwu przedsiębiorcy Jasona Palmera w amerykańskim Samoa, niektórzy z nas
na przykład ja, dowiedzieli się, że istnieje coś takiego jak amerykańskie Samoa. To jest część wyspy, która nie jest częścią państwa Samoa, ale też chyba nie jest częścią oficjalnego terytorium USA, prawda? To jest terytorium zależne od Stanów Zjednoczonych, natomiast to nie jest część żadnego ze Stanów. Jest kilka takich terytoriów zależnych, one mają dosyć ograniczone prawa polityczne, natomiast wybierają, czy mogą wziąć udział w wyborach kandydatów na konwencjach krajowych, nie wezmą później udziału w wyborach prezydenckich. Jest to bardzo specyficzna sytuacja. Czyli to jest raczej ciekawostka, ale taka ciekawostka, taki tak, niewielki, ale jednak przytyczek w kierunku Bidena, prawda? No oczywiście, chyba największy spośród tych, których doświadczył, natomiast no, też nie wpływający jakoś bardzo istotnie na ostateczne wybory prezydenckie, które będą miały miejsce w listopadzie. No i jednak mniejszy przytyczek niż ten, który mimo wszystko otrzymał Donald Trump w tych prawyborach, który jednak, pewnie do tego za niedługo przejdziemy, przegrał w Vermoncie i przegrał w DC. Dobrze, za chwilę do tego dojdziemy, ale to jest za późno na jakiekolwiek zmiany, prawda? W ogóle nie ma mowy o tym, żeby w tej chwili otwierać tę puszkę. Pytania o to, czy moment na zmianę wciąż jeszcze jest, pojawiają się dosyć regularnie wśród komentatorów, pojawiają się czasem wśród Amerykanów. Natomiast należy pamiętać, że jest jedna osoba, która musiałaby o tym zdecydować, to znaczy Joe Biden. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której w tej chwili dochodzi do jakiegoś wewnętrznego puczu i próby wywarcia presji zewnętrznej na Bidena, by on zrezygnował. To on sam musiałby dojść do tego wniosku, że sytuacja nie układa się po jego myśli, stwierdzić, że rezygnuje i wtedy być może pojawiłaby się szansa, żeby na konwencji wybrać innego kandydata demokratów. Natomiast to wydaje się mało prawdopodobne, bo ze wszystkiego, co widać i słychać ze strony sztabu Bidena, ze strony jego samego, wskazuje na to, że on jest przekonany do tego, żeby w tych wyborach kandydować, jest przekonany, że to on jest tym kandydatem, który może w listopadzie powstrzymać Donalda Trumpa. I ani myśli z tej kampanii rezygnować. Te prawybory, które się odbywają, potwierdzają jednak jego dobrą pozycję. No, mimo że ten elektorat sprzeciwu istnieje, to jednak wyniki Bidena są w okolicach 80-90% w każdym ze Stanów, co myślę, że oddala go jeszcze od myśli, że mógłby z tych prawyborów i z tej walki o drugą kadencję zrezygnować. Chciałem cię spytać, dlaczego tak się dzieje? To znaczy, z czego wynika sytuacja, w której 81-letni mężczyzna, który, no powiedzmy sobie szczerze, często ma w tej chwili wpadki związane z brakiem pamięci czy z jakimś brakiem refleksu, jest jedynym kandydatem, który, jak rozumiem, w myśleniu demokratów może pokonać 77-letniego człowieka, który przez wielu Amerykanów wrogich mu jest uważany za szaleńca. Z czego wynika sytuacja, że Partia Demokratyczna nie była w stanie wytworzyć takiej energii, z której wyrósłby jakiś kandydat inny? No myślę, że najprostsza odpowiedź brzmi z decyzji samego Joe Bidena. Gdyby Joe Biden rok temu powiedział, że kończy tą prezydenturę na jednej kadencji, jak zresztą w przeszłości zapowiadał dawno temu, i wycofał się z tego wyścigu, zostawiając miejsce potencjalnej rywalizacji w Partii Demokratycznej, to taki silny kandydat demokratyczny, który dziś mógłby stanąć w szranki z Donaldem Trumpem, by się wyłonił. W momencie, kiedy Joe Biden zadecydował, że jednak będzie walczył o kolejną kadencję, tak naprawdę powstrzymał wiele osób od kandydowania, bo po pierwsze kandydowanie przeciwko urzędującemu prezydentowi z własnej partii, który ubiega się o reelekcję, zawsze jest postrzegane trochę jako bunt we własnym obozie i trochę osłabianie własnego obozu, ponieważ zamiast wykorzystać ten atut posiadania polityka w Białym Domu, który ubiega się o reelekcję, więc ma naturalnie nieco silniejszą pozycję, przynajmniej teoretycznie, niż rywal, traci się czas na jakąś wewnętrzną wojnę. Po drugie, wielu z tych kandydatów w Partii Demokratycznej, którzy mogliby stanąć w szranki z Bidenem, to są politycy, którzy są jeszcze stosunkowo młodzi, którzy mają jeszcze polityczną przyszłość. Dla nich nie jest problemem zaczekać do 2028 roku, a wydaje się, że będzie dużo łatwiej dla nich wywalczyć
wywalczyć tą nominację, czy może się przynajmniej tak wydawać, że łatwiej będzie wywalczyć tą nominację w 2028 roku, niż dzisiaj wstając właśnie w szranki z Joe Bidenem, który jednak jest prezydentem, ma pewne osiągnięcia w ciągu ostatnich 4 lat, ma tą, ten nimb, który towarzyszy każdemu lokatorowi Białego Domu. Po prostu trudno by było z nim rywalizować, ta rywalizacja byłaby nieprzewidywalna, a jednak ze startem w prawyborach często jest tak, nie zawsze i Joe Biden jest tego najlepszym przykładem, ale często jest tak, że to jest raz w życiu, że raz w życiu polityk podejmuje tego rodzaju próbę, jeżeli ta próba zakończy się niepowodzeniem, no to drugiej szansy już nie ma. W związku z tym myślę, że wszyscy ci kandydaci, na których można było liczyć, że wystartują w prawyborach w 2024 roku, po prostu postanowili poczekać. No i w związku z tym Biden dziś rywalizuje z panią Marion Williamson, czy z kongresmenem Deanem Phillipsem, co, no powiedzmy sobie szczerze, w skali całego kraju to nie są bardzo poważni rywale. I myślę, że właśnie z tego, a nie z jakiejś głębokiej refleksji demokratów, że to tylko Joe Biden ma szansę pokonać Donalda Trumpa, bierze się ta sytuacja, w której się obecnie znajdujemy. Po drugiej stronie mamy sytuację jeszcze jaśniejszą, to znaczy supremacja Donalda Trumpa nie podlega żadnej dyskusji, choć jak zwróciłeś uwagę, to nie jest takie oczywiste. Zresztą o tej nieoczywistości chciałbym, żebyśmy porozmawiali w przypadku Trumpa, ale najbardziej rzuca się w oczy zwłaszcza jego porażka w Vermoncie, prawda? Rzuca się w oczy porażka w Vermoncie, też kilka dni przed, dokładnie 2 dni przed prawyborami doświadczył innej porażki w dystrykcie Columbia, tutaj w stolicy. Natomiast no, to są tylko pewne elementy tego obrazka. Rzeczywiście ta dominacja Trumpa w tej chwili wygląda na dosyć niezagrożoną, patrząc na wyniki w większości stanów w super wtorku. Ta jego przewaga nad Nikki Haley to było od niespełna 20 do nawet około 70 punktów procentowych. Vermont był specyficzny, tam po pierwsze elektorat jest bardziej umiarkowany, trochę jak w New Hampshire, gdzie wcześniej Haley też miała dobry rezultat, przegrała, ale nieznacznie. Tam też były otwarte prawybory, mieli szansę głosować wyborcy niezarejestrowani jako wyborcy Partii Republikańskiej. To też jest istotne, ponieważ tam, gdzie prawybory dotyczyły tylko wyborców Partii Republikańskiej, tam Donald Trump miał zdecydowanie większą przewagę i ta prawidłowość się regularnie powtarzała. I mówimy tutaj tylko, wejdę w słowo, o przewadze kilkudziesięcioprocentowej, tak? W niektórych miejscach dochodzącej, nie wiem, do 70, 60, 40, 50%, prawda? Absolutnie tak. I to właśnie pokazuje, jak stosunkowo niewielki jest ten odsetek wyborców, którzy chcą się sprzeciwić dominacji Donalda Trumpa w Partii Republikańskiej. To może być 1/4, 1/5, może miejscami 1/3, ale raczej nie więcej. Reszta już pogodziła się z tą dominacją Trumpa, albo wręcz cieszy się z tej dominacji Trumpa i szczerze go popiera. No to też pokazuje, że ten elektorat, który był skłonny poprzeć Nikki Haley, to jest elektorat centrowy, często elektorat nawet nie samej Partii Republikańskiej, ale jakoś tam skłaniający się ku Republikanom. No szczególnym przypadkiem jest dystrykt Columbia, to w ogóle bardzo specyficzne prawybory, bo w nich wzięło udział nieco ponad 2000 ludzi, był jeden lokal wyborczy w hotelu, żadnych wielkich kolejek, widziałem na własne oczy, tych głosujących nie było specjalnie dużo, no i też dystrykt Columbia, który jest tak naprawdę bastionem demokratów, w którym demokraci mogą liczyć na ponad 80-procentowe poparcie de facto, więc no również specyficzni republikanie tu mieszkają, tak można to określić. I trochę tacy specyficzni republikanie, bardzo centrowi, być może nawet tacy wyborcy, którzy gdzieś w konsekwencji mogą zagłosować na Joe Bidena, jeżeli taki będzie wybór w listopadzie, głosowali tym razem na Nikki Haley. To w ogóle myślę jest ciekawe, patrząc na ogólny obrazek tych wyborów, które nadchodzą w listopadzie, że obydwaj kandydaci w ten super wtorek spotkali się z pewnym elektoratem protestu. Natomiast ten elektorat, to tylko elektorat protestu Donalda Trumpa, ma jakiś potencjał, żeby przejść na drugą stronę, bo to jest właśnie taki elektorat blisko centrum, stosunkowo blisko
powiedzmy, centrowych demokratów. Sam Biden jest mimo wszystko dosyć centrowy na tle coraz bardziej idącej na lewo partii demokratycznej. Natomiast z drugiej strony ten elektorat protestów partii demokratycznej to raczej jest elektorat na lewo od mainstreamu partii demokratycznej, więc trudno sobie wyobrazić, że on przejdzie na drugą stronę głosować na Donalda Trumpa. To raczej jest elektorat, który ewentualnie może zostać w domu, jeżeli uzna, że innego wyboru nie ma. To jest sondaże pokazują to, o czym w tej chwili powiedziałeś w odniesieniu do Trumpa. To znaczy, że jest całkiem duża grupa republikanów niezdecydowanych. Ta sytuacja z Vermontu, kiedy mieli szansę zagłosować ludzie, którzy zwykle nie znajdują się na tych listach partyjnych, pokazuje, że to, co w tej chwili się wydaje, to znaczy niepohamowana supremacja Trumpa, również supremacja na arenie ogólnokrajowej, bo to on występuje w mediach, to on bardzo silnie podkreśla swoją pozycję, swoją rolę, że to się nie musi przepisać na to, co się wydarzy w listopadzie w wyborach prezydenckich, prawda? Ta grupa niezdecydowanych ciągle ma znaczenie, zwłaszcza w sytuacji Donalda Trumpa. Tak, jeżeli chodzi o listopadowe wybory, na pewno jest kilka znaków zapytania. Dominacja Donalda Trumpa nad partią republikańską wydaje się dużo bardziej oczywista. Po 8 latach wydaje się, że nawet jeżeli wciąż pozostaje jakiś blok wyborców, również polityków niezadowolonych z Donalda Trumpa, to on jest coraz mniejszy i zwłaszcza politycy partii republikańskiej dziś, jeżeli chcą piąć się w górę, jeżeli chcą liczyć na rolę w potencjalnej przyszłej administracji, ale również jeżeli chcą liczyć na jakieś role partyjne, muszą liczyć się z Donaldem Trumpem i muszą zabiegać o jego poparcie, bo inaczej spotka ich odwet polityka, który wprost na wiecach mówi, że chce usunąć mitów Romneyów z tej partii, krótko mówiąc umiarkowanych, nielojalnych polityków. Natomiast jeżeli chodzi o listopad, to rzeczywiście Trump ma kilka znaków zapytania, czy w ogóle ta sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo z jednej strony oczywiście są te elektoraty protestu, które nie wiadomo jak się zachowają, 70-60% w zależności od stanu wyborców Nikki Haley deklaruje, że nie poprze Donalda Trumpa w wyborach listopadowych. Pytanie, czy pozostaną wierni tej odpowiedzi, której udzielają ankieterom. Mamy kandydatów trzecich partii, przede wszystkim Roberta Kennedy'ego, którzy będą ściągać jakieś głosy od tych dwóch głównych kandydatów Bidena i Trumpa. Nie wiadomo jak dużo, ale też w przypadku Kennedy'ego trudno powiedzieć, od którego z kandydatów bardziej, bo teoretycznie on wcześniej kandydował w partii demokratycznej w prawyborach, później się z tych prawyborów wycofał, ale ten jego profil ideowy jest na tyle nieoczywisty, że cieszył się sporą popularnością w konserwatywnych mediach amerykańskich. Można sobie wyobrazić, że również Trumpowi pewne głosy odbierze. No i kolejnym takim czynnikiem ryzyka, czy pewną niewiadomą, jeżeli chodzi o te listopadowe wybory, są oczywiście sprawy sądowe Trumpa. One jak na razie układają się dla niego dosyć pomyślnie. Dosłownie na dzień przed superwtorkiem Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że Trump może kandydować w tych wyborach, bo taka wątpliwość była dyskutowana. Drugą sprawą Sąd Najwyższy postanowił się zająć, czy Trump miał immunitet sprawując urząd prezydenta w pierwszej kadencji i to, że Sąd Najwyższy zajmuje się tą sprawą, oznacza, że inne sprawy karne Trumpa są opóźnione w czasie. Prawdopodobnie żadna z nich nie zakończy się ostatecznie przed wyborami listopadowymi, ale wyrok w pierwszej instancji przynajmniej w którejś z tych czterech spraw karnych może zapaść. I pytanie, co wydarzy się wtedy? Myślę, że to jest... Tylko, że ten wyrok, wejdę ci w słowo, że ten wyrok co najmniej w jednej, jeśli nie w dwóch z tych spraw, to wcale nie musi być na niekorzyść Trumpa. Też, żebyśmy mieli jasność. Oczywiście, że te wyroki nie muszą być na niekorzyść Trumpa, to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, co się właściwie wydarzy? No, chodzi o pewien czynnik ryzyka, nad którym Trump nie jest w stanie zapanować. Póki co te sprawy sądowe okazują się dla niego całkiem korzystne, ponieważ mobilizują jego elektorat, powodują, że ci wyborcy, którzy głosują w prawyborach, jego wyborcy widzą w nim
człowieka prześladowanego przez państwo, widzą w nim polityka, który jako jedyny może postawić się demokratom i dlatego demokraci z taką zaciekłością go atakują. W związku z czym no, sprzyja mu to, można powiedzieć, i sondażowo, i jeżeli chodzi na przykład o hojność darczyńców. Natomiast pytanie, jak zadziałałby na umiarkowanych wyborców fakt, że prezydent na przykład zostałby skazany. Oczywiście mógłby się jeszcze odwoływać, to nie byłoby przesądzone, czy on na przykład trafi do więzienia. Zresztą wiadomo, że przynajmniej w tych sprawach federalnych teoretycznie jako prezydent mógłby spróbować się ułaskawić. Natomiast wprowadziłoby taki element niepewności i o ile baza wyborcza Trumpa zapewne poszłaby za nim dalej bez żadnego wahania, to jednak ci umiarkowani wyborcy, widząc potencjalny chaos na horyzoncie, mogliby się zastanowić, czy chcą takiego prezydenta w Białym Domu. Ja tylko krótko przypomnę, to wydaje mi się istotne, w 2022 roku w czasie midterm elections Donald Trump popierał cały szereg kandydatów na różnych szczeblach wyborów. Kandydatów, którzy po pierwsze deklarowali, że wybory w 2020 zostały sfałszowane, a po drugie, że nie dopuszczą do tego, by w 2024 doszło do ponownego fałszerstwa. I sugerowali oni, że jakby mogą pociągnąć dalej ten proces, który miał miejsce po wyborach w 2020 roku, to znaczy nie dopuścić do certyfikacji wyników wyborczych, jeżeli okazałoby się, że wygrał kandydat tej przeciwnej partii. I ci kandydaci, wspierani przez Donalda Trumpa, w zasadzie wszyscy przegrali swoje wyścigi wyborcze. To stanowiło dosyć jasny sygnał, że Amerykanie nie zamierzają głosować na chaos, nie zamierzają jakby kontynuować tego, co wydarzyło się po wyborach 2020 roku, nie chcą tego widzieć więcej. No to też mam wrażenie powoduje, że dzisiaj ta kampania wyborcza Trumpa wygląda inaczej, o ile przed wyborami w 2022 on bardzo często przypominał o tych rzekomo sfałszowanych wyborach w 2020 roku. O tyle ten temat obecnie zszedł na dalszy plan. Trump mówi o imigracji, o gospodarce, o wieku Joe Bidena, ale dużo mniej o tym, co wydarzyło się w 2020. Zatrzymajmy się przy sposobie prowadzenia przez niego kampanii, bo komentatorzy zwracają uwagę, że ona jest inna niż poprzednie. Przede wszystkim, że otacza go zupełnie inny zespół niż ten, który miał wokół siebie w roku 2020 czy w roku 2016. To są znacznie lepsi, wydaje się profesjonalni operatorzy polityczni, którzy trzymają Trumpa w pewnej dyscyplinie. Zwróćmy uwagę, że do tej pory nie mieliśmy jakichś takich skandalicznych wypowiedzi Trumpa, do których jesteśmy przyzwyczajeni, czy byliśmy przyzwyczajeni zarówno w czasie jego prezydentury, jak i oczywiście w czasie poprzednich kampanii. Czy zgadzasz się, że rzeczywiście ta kampania przebiega trochę inaczej, trochę bardziej stabilnie niż poprzednie? Ja mam wrażenie, że raczej jest tak, że do Donalda Trumpa zarówno amerykańska opinia publiczna, jak i pewnie opinia publiczna na świecie w znacznym stopniu się przyzwyczaiła i choć zdarzają mu się takie wypowiedzi, które trochę przypominają te dawniejsze, kiedy Trump mówi, że zachęcałby Putina do ataku na państwa natowskie, które nie płacą odpowiednich pieniędzy na własną obronność, na własne bezpieczeństwo, nie wywiązują się z tych zobowiązań w ramach NATO. Czy kiedy Trump mówi, że imigranci zatruwają krew tego narodu w rozumieniu krew amerykańskiego narodu, to te wypowiedzi nie wywołują już aż takiego szoku, aż takiego oburzenia, jak to miało miejsce w 2016 roku, że te wypowiedzi Trumpa trochę się opatrzyły, trochę ludzie już znużyli się tym nieustającym podkreślaniem, jakie to oburzające, że Trump powiedział to czy tamto. Nawet jego zwolennicy pytani o takie kontrowersyjne wypowiedzi, jak chociażby o tą wypowiedź o Putinie, to odpowiadają amerykańscy politycy republikańscy, tak odpowiadali. To przecież jest Trump, on mówi takie rzeczy, już się do tego przyzwyczailiśmy, to jest kampania wyborcza, dlaczego w ogóle chcecie się tym jeszcze zajmować? W związku z tym tak, oczywiście dyscyplina Trumpa pewnie jest większa niż to miało miejsce, zwłaszcza w 2016 roku i tych wypowiedzi kontrowersyjnych jest o wiele mniej. Z drugiej strony mam wrażenie, że Donald Trump trochę się już opatrzył i trochę zarówno wyborcy, jak i komentatorzy nie przysłuchują się już aż tak uważnie każdemu jego słowu, nie jeżdżą na każdy jego wiec, nie publikują każdej jego wypowiedzi w mediach społecznościowych. Raczej wszyscy przyzwyczaili się do myśli, że Donald Trump jest tym politykiem,
który już od 8 lat jest w tej centralnej amerykańskiej, waszyngtońskiej polityce, który reprezentuje pewien polityczny styl. Tak będzie i w związku z tym nie trzeba aż tak skrupulatnie podchodzić do każdej jego wypowiedzi. Z drugiej strony rzeczywiście można mieć wrażenie, że otoczenie Trumpa jest bardziej profesjonalne, że wyciągnęło pewne wnioski z tego, co wydarzyło się w 2020, ale także w 2022 roku, stąd chociażby te kwestie narracyjne, o których wspomniałem wcześniej. No i trzeba też pamiętać, że Donald Trump jest dzisiaj innym kandydatem niż w 2016 roku w tym sensie, że w 2016 roku Donald Trump startował jako outsider, jako pewien wyrzutek w ramach Partii Republikańskiej, która go nie chciała tak naprawdę i była zdziwiona jego kolejnymi sukcesami, zastanawiała się, co z tym właściwie zrobić. Dzisiaj większość polityków w Partii Republikańskiej jest przekonana, że tylko z Donaldem Trumpem można wygrywać i tylko opowiadając się po stronie Donalda Trumpa można odnosić sukcesy. No i stąd na przykład Tim Scott, który jeszcze niedawno był kontrkandydatem Trumpa w prawyborach republikańskich, dziś jeździ z nim na niemal każdy wiec, oferując mu swoje pełne poparcie, za co zresztą Trump się rewanżuje, bo Trump chętnie nagradza swoich lojalistów, promując Tima Scotta tam, gdzie może i opowiadając komplementy na jego temat. Także to jest partia jest dzisiaj bardziej lojalna wobec Trumpa i to otoczenie Trumpa jest bardziej profesjonalne, bo po prostu ci profesjonaliści wiedzą, że jeżeli z kimś przyszłość, to właśnie z Donaldem Trumpem, ale myślę, że też w znacznym stopniu Donald Trump przestał szokować, bo ileż można wyrażać szok i oburzenie, jeżeli polityk jest obecny na scenie ogólnokrajowej już 8 lat. Wspomnieliśmy o gospodarce, wspomnieliśmy o polityce zagranicznej. W obu wypadkach Amerykanie mogą mieć wątpliwości, zostawiając na boku styl kampanii i zostawiając na boku styl obu tych polityków, mogą mieć wątpliwości, na kogo głosować, ponieważ Biden jako rządzący z natury rzeczy popełnia błędy. Wspomniałeś o migracji. Hipotetycznie rzecz biorąc, twoim zdaniem to będzie jeden z najważniejszych tematów tej kampanii? Czy to będzie temat, na którym Trump będzie próbował zbudować swoją przewagę? Absolutnie tak. To myślę, że już w tej chwili jest jeden z kluczowych tematów kampanii. Jeżeli popatrzy się nawet na sondaże prowadzone przy okazji tych prawyborów, to w kolejnych stanach imigracja była albo tematem numer jeden, albo tematem numer dwa, bodaj w Kalifornii była tematem numer dwa, tam wygrały kwestie gospodarcze. Kalifornia to jest stan wyjątkowo drogi do życia, więc może taka kolejność tutaj nie dziwi. Trump podkreśla kwestię imigracji na niemal każdym wiecu i niemal każdym spotkaniu. To jest też jeden ze standardowych takich talking points każdego republikańskiego polityka w tej chwili. Mówienie o tym, że granice są otwarte, że fatalna polityka imigracyjna Bidena doprowadziła do bezprecedensowego kryzysu. I widać też wyraźnie, że ta kwestia imigracji przebiła się do amerykańskiego myślenia i do amerykańskiego mainstreamu. Jeszcze powiedzmy dwa lata temu, gdzieś przed midtermami, kiedy sytuacja na granicy również była już alarmująca, kiedy rosły wskaźniki tych zatrzymań osób, które nielegalnie przekraczają amerykańską granicę, ten temat nie był tematem numer jeden w mainstreamowych mediach amerykańskich. Zajmowały się w nim w jakimś stopniu media konserwatywne, republikańscy politycy, ale mainstreamowe media miały inne tematy. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj właściwie dowolna telewizja czy dowolny portal internetowy duży, spośród tych dużych amerykańskich medialnych portali niemal codziennie jakieś doniesienia z granicy publikuje. Kandydaci odwiedzili granicę, zarówno Biden, jak i Trump w przededniu Super Wtorku. I to pokazuje, że ten temat już w tej chwili jest nośny, już w tej chwili jest istotny, już w tej chwili można na nim budować de facto kampanię wyborczą. A dla Trumpa to jest idealna sytuacja, bo on jest kandydatem, który w 2016 roku wygrywał wybory, między innymi postulując budowę muru granicznego i taką twardą politykę imigracyjną.
I z tej perspektywy dzisiaj wielu Amerykanom on wydaje się, i to jest jakby poparte wynikami sondażowymi, co mówię w tej chwili, wydaje się rozsądniejszą alternatywą, jeśli chodzi o kryzys imigracyjny, bo jest postrzegany jako polityk twardszy, bardziej skłonny do radykalnych rozwiązań, które mogą tą sytuację na granicy jakoś uspokoić. W związku z tym to jest dla niego wymarzony temat kampanijny i on z całą pewnością będzie jednym z kluczowych tematów wyborczych w 2024 roku. Andrzej Kochut był gościem raportu na dziś. Andrzeja złapaliśmy podczas jego podróży amerykańskiej. Jesteś w Waszyngtonie. Bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś czas, żeby z nami porozmawiać. Dziękuję za zaproszenie. Dodam jeszcze, że Andrzej Kochut jest autorem podcastu Po amerykańsku oraz niedawno wydanej książki Ameryka, dom podzielony. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Zapraszam na sobotę. Program po części urodzinowy, ale prawdziwe urodziny świętujemy w Promie Kultury w sobotę o 19:00 w towarzystwie Łony Koniecznego i Krupy, którzy zagrają nam koncert i mam nadzieję wielu z Państwa, którzy nas w tej chwili słuchacie. Jeśli ktoś nie może przyjść na koncert albo nie dostał biletów, to zapraszam na mój profil na YouTubie. Tam bezpośrednia transmisja, a potem już na stałe na tej stronie będzie widoczny skrót koncertu. Będzie dla Państwa dostępny, będzie można go obejrzeć. Przypominam też, że od lutego raport o książkach Agaty Kasprolewicz co tydzień, a nie co miesiąc. W tym tygodniu poruszająca rozmowa Agaty z Pawłem Reszką o jego nowej książce. Serdecznie polecam. I jeszcze raz dziękuję Państwu za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu, firma doradcza Crido, Galmet, polskie pompy ciepła, sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster. Marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Oil Medica, kosmetyki pod Twoją marką. Pure Play, transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błońskiej, Gdańsk-Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia, Michał Bojko, CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services, biuro tłumaczeń do zadań specjalnych, Duna Biz.
Estspipe, producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Estspipe.pl. FDS, nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project, kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka, MGO Manuka Health, miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka, polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka, kupuj mądrze. Firma ODO24, optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych, odo24.pl. Firma logistyczna ostsped.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tiksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.